Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zarobić końcówki RJ45 tutaj na tym oto kablu. Jest to kabel kategorii 5E. Jest to kabel ekranowany. Dodatkowo jeszcze jest, żyły są w osłonie tutaj żelowej. Zatem pokażę, to wygląda tak. Tu jest ten ekran aluminiowy. A tu jest, jak widzicie, nie wiem, czy to złapie moja kamera. To jest tak zwany żel. No to jest ten kabel zewnętrzny. Akurat taki mam, taki znalazłem akurat u siebie. I akurat na tym kablu pokażę Wam, jak zarobić wtyczki RJ45. No i do tego się posłużę tutaj tą zaciskarką. Nożyczki takie małe wziąłem do przycięcia kabla. Tutaj nożyk zaraz Wam pokażę, po co wziąłem ten nożyk. I tutaj się wykorzystamy ten oto tester, potem sprawdzimy, jak zaciśniemy końcówki. I tutaj mamy tak separatory do żył, do tej końcówki RJ45, a tu są osłonki do kabla tego FTP. Jeszcze jedną ważną rzecz Wam powiem tutaj, no bo ostatnio kupiłem kabel, raczej zarobiony już kabel, miał być ekranowany, a okazało się, że w ogóle tego ekranu nie miał i żyły zamiast być w pełni miedziane, to były pomiedziowane. Jak to sprawdzić w ogóle? Kupicie kiedykolwiek kabel na przykład, żeby sprawdzić, czy on jest miedziany, czy pomiedziowany, wystarczy wziąć nożem i mocno z całej siły zeskrobać część tej miedzi. Jeżeli pod spodem nas kamera nie złapie ostrość, ciężko będzie miała złapać. O, już łapie. Coraz na ręce wezmę. No problem ma z ostrością, ale to uwierzcie mi, jeżeli pod spodem zobaczycie prześwit takiego srebrnego koloru aluminiowego lub takiego stalowego, to znaczy, że ten kabel nie jest w pełni miedziany, tylko jest powleczony miedzią. Dobra, przejdziemy teraz do zaciśnięcia tej końcówki. Robimy ją. Bierzemy się teraz za zaciśnięcie tej końcówki. Z drugiej strony już jest zaciśnięta. Zrobimy tutaj to według tego schematu T568B. Ściągamy teraz tutaj izolację z tego tutaj przewodu. Dobra. Ok, teraz tak. Trzeba wszystkie te żyły odseparować od siebie. Dobra, separujemy to. Tutaj też trzeba odseparować wszystko. Rozciągać tutaj w ten sposób. W ten sposób, tak jak teraz. Żeby one wszystkie były tutaj oddzielnie i zaraz je wszystkie ułożymy tutaj według tego schematu. Teraz tak, to trochę to weźmiemy, trochę zagniemy tutaj ten uziemienie, żeby nam to nie przeszkadzało. Potem je potem ułożymy. Teraz tak, układamy to biało-pomarańczowy tutaj od tej strony, potem jest pomarańczowy, potem jest to biało-zielony. Teraz tak, tutaj jest niebieski, w ten sposób. Niebieski jest, przez ten kabel przytrzymać. Biało-niebieski. Teraz tak, zielony. Zielony, biało-brązowy. I to jest w ten sposób. Teraz bierzemy go tak, trochę wyciągniemy tutaj, żeby to się wszystko ułożyło. I teraz sprawdzimy, czy nic się tutaj na mnie poprzekręcało. Widzę tak, widzę, że tu pomarańczowy zmienił sobie lokalizację. Dobra. Biało-niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy. Ten nie będę wyłączał kamery, tylko pokażę Wam cały przebieg, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Teraz tak trochę wyrównamy te żyły tutaj w ten sposób. Dobra. Sprawdzimy jeszcze raz, tu się zgadza, biało, 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 zielony, zgadza się, dobra. Bierzemy tutaj teraz tak, najważniejsze rzeczy zapomniałem, powinienem to zrobić wcześniej. Tą osłonkę powinienem od razu wsunąć, przegapiłem to. I to,
powodowało, że muszę jeszcze raz sprawdzić. Pomarańczowy, biało, zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony. Wszystko się zgadza. Teraz tak, wkładamy ten oto separator. Nie wiem, czy ta kamera złapie, ale tutaj musicie ten... tutaj musicie mieć takie szczeliny otwarte. I tu będą wchodziły końcówki zaciskowe w tym miejscu, do góry. Wkładamy tutaj ten separator. Teraz muszę kabel przełożyć z tej strony. A mi się ręce trzęsą. Patrz, nawet wsadziło. Ale dałem radę, nieźle. Wsuwamy tutaj ten separator do końca. Z całej siły. Kabel masowy tutaj dam od góry, ale wam powiem tak jak teraz. Dobra, doszło nam do końca. Jeszcze raz dla pewności przelecę tutaj te żyły, sprawdzę. Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski. Biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, wszystko się zgadza. Dobra. Nadmiar tych tutaj żył. Oto obecne nożyczkami. No, można tym zaciskarką, ale już to mój taki sprawdzony sposób. Mało profesjonalny, ale sprawdza się. Dobra. Teraz tak, ten kabelek tutaj od uziemienia damy trochę na dół tutaj, wtedy się dotknie do masy, do końcówki. Teraz wam pokażę, w którym miejscu będziemy zaciskać końcówkę. To tutaj widzicie, jest taka blaszka i ta blaszka dotknie tego właśnie tutaj uziemienia. Dobra. W końcówkę wsuwamy separator w ten sposób, tak jak teraz, do końca. O, no, wyszło. Teraz tak, tu jest najważniejszy teraz moment, żebyście nie przegapili jednej rzeczy. Dotąd tutaj dociskamy ten kabel cały czas do momentu, aż do końca wam dojdą wszystkie te żyły. I tak samo ten separator, co jest, musi się idealnie tutaj stykać z tą powierzchnią tutaj końcówki. Wszystko musi dolegać. Separator musi dolegać do końca i równo żyły muszą dolegać do końca. I tak samo jest ten przewód tutaj uziemiający, musi być tak gdzieś tutaj, tutaj z tyłu w tym miejscu, żeby to było poprawnie. Bardzo ciągniemy ten uchwycik tutaj w ten sposób. Jak wam już doszło do końca, bierzemy zaciskarkę, dociskamy przewód cały czas mocno do tego, jeszcze raz sprawdzamy, czy żyły nam poprawnie doszły i czy separator też poprawnie doszedł i zaciskamy. Teraz wam pokażę, są różne sposoby, niektórzy zaciskają raz, dwa, trzy razy, ja wam pokażę taki mój sposób, jaki jest, taki chłopski sposób. Dociskamy maksymalnie do momentu, jak widzimy już, że te miedziane zaciski nie przesuwają się dalej, ponieważ zaczniemy za mocno wciskać ten docisk, bo te wkładki miedziane mogą się powyginać albo mogą przesunąć się z separatora, albo mogą się tutaj powyginać i potem będzie problem z łączem. To jest taki najlepszy mój sposób, mi się wydaje, że widzicie do momentu, jak idą, wciskają się w przewód, dalej widzicie, że już wszystko jest, nie możecie dalej docisnąć, to nie dociskajcie mocno z całej siły, bo to nie ma sensu, bo powyginacie albo uszkodzicie końcówkę. No nie ma co się bać. Uszczamy i końcówka jest już zaciśnięta. Teraz dobra, sprawdzimy w ogóle, ja tu się nagadałem, narobiłem, to zobaczymy w ogóle, czy to te moje zaciśnięcie coś dało. Teraz przetestujemy. Ja tu się nagadałem. No to sprawdzimy. Sprawdzimy, czy żyły nie pomyliłem. Jak widzicie tutaj, żyła jest 1 do 1, 2 do 2, 3, czyli wszystko się zgadza. Teraz tak, sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. No mniej więcej długości się zgadzają, czyli
para do para mniej więcej jest dobrze, czyli nawet udało się dobrze zacisnąć. No. Dobra. No i dziękuję Wam wszystkim za uwagę i... A jeszcze jedna rzecz. Ten schemat tutaj, co macie ten rysunek, zawsze wyrzuć końcówkę w ten sposób i tą drugą końcówkę w ten sposób. I w ten sposób, w kółko to powtarzam, ładnie to wyszło, no ale dobra. To na szybce jest nagrywane, no to wybaczcie mi. Od tej strony patrzycie, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy i brązowy. W ten sposób i liczycie od tej strony i od tej strony musi Wam się zgadzać. Bo to macie połączenie konsoli przykładowo z routerem, bo gdy chcecie podłączyć router z routerem, to trzeba te kable crossować, chociaż teraz ten... Nowe te urządzenia wszystkie mają taki w sobie wbudowany system, który automatycznie sam rozpoznaje kabel i sam crossuje. No, teraz mogę Wam powiedzieć, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.